Witajcie kochani. Od poniedziałku, od 17 maja trwa przedsprzedaż kolejnego modelu Xiaomi wprowadzonego na nasz rynek. Mowa o modelu Mi 11i. Możecie go kupić w komplecie z fajnym, naprawdę fajnym smartwatchem Mi Watch, wartym normalnie 5 stówek. Recenzję tegoż smartwatcha macie podlinkowaną w opisie tego filmu, a ja już przechodzę do konkretów na temat tego telefonu, bowiem postanowiłem, że już teraz, kiedy można go zamówić, opowiem Wam o nim kilka słów, nim oczywiście Jola opublikuje pełną, szeroką recenzję na łamach serwisu mgsm.pl, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam. W zasadzie to ciężko sklasyfikować ten model, bo pod wieloma względami jest on flagowy, dokładnie jak flagowy Mi 11, ma ten sam procesor, Snapdragon 888 i tak samo ma świetną wydajność, tylko no, zauważyłem, że jednak tak samo jak Mi 11 dosyć solidnie się nagrzewa. Ten model jest odrobinę mniejszy i smuklejszy od Mi 11. Zamiast wyświetlacza 6,8 cala mamy tutaj przekątną 6,67 i jak widzicie trochę jednak szerszą ramkę. No i nie jest to taki bajerancki wyświetlacz jak w Mi 11, bo po pierwsze ma mniejszą rozdzielczość, po prostu zwyczajne Full HD 1080x2400 pikseli zamiast 1440x3200. No i mamy też mniejszą paletę barw, bo drobne 16 milionów zamiast palety liczonej w miliardach kolorów. No i powiem szczerze, ja jakoś drastycznej różnicy nie odczuwam, aczkolwiek no, ten jednak ekran w Mi 11i jest ciutkę bledszy. Ale to nie znaczy, że to jest zły ekran, bo już sprawdziłem, że w słoneczne dni naprawdę daje radę, a po nocy nie razi nas w oczy. Ten telefon jest mniejszy, no i siłą rzeczy ma też mniejszy akumulator, bo mamy 4520 zamiast 4600 jak w Mi 11. No cóż, odczujecie tą różnicę? Sorry, moim zdaniem nie odczujecie, nie zauważycie żadnej różnicy, bo te akumulatory są bardzo zbliżonej pojemności, jak usłyszeliście. I w sumie najwięcej chyba zależy od nas samych, a nie od pojemności akumulatora większej, tam o 100 czy 200 mAh w jedną czy w drugą. Do kompletu, do tego telefonu dostaniemy 33-watowy zasilacz, czyli jest tu w miarę szybkie ładowanie, chociaż nie najszybsze, nie takie jak na przykład w Mi 11 Ultra, gdzie mamy ładowarkę 67 W. Nie ma tutaj też niestety ładowania indukcyjnego, ale za to jest inna cecha, która jest wspólna z topowym modelem, czyli Mi 11 Ultra, z tym najdroższym, najmocniejszym flagowcem Xiaomi. Ten sam kolor tyłu i jak widzicie, tak samo ślicznie oba telefony zbierają ślady paluchu. Na szczęście wraz z Mi 11i dostaniecie silikonowy pokrowiec, więc może te zabrudzenia nie będą jakoś tak strasznie dokuczać. Poruszając się dalej, tym razem w stronę aparatów fotograficznych i dalej trzymając się porównania z flagowcem, czyli Mi 11. Jeżeli chodzi o aparat do selfie, mamy dokładnie to samo, 20 megapikseli. No i te selfiaki wychodzą oczywiście zupełnie przyzwoite. Jeżeli chodzi o aparat do makro, to znów, podobnie jak w przypadku Mi 11, muszę Mi 11 i pochwalić. Ten aparat do makro robi naprawdę super fotki. Aparat szerokokątny, no cóż, tu jest trochę słabszy niż we flagowym Mi 11, bo zaledwie, oczywiście w cudzysłowie to zaledwie 8-megapikselowy i z nieco, znowu podkreślam, nieco węższym polem widzenia, bo 119 zamiast 123 stopni, o ile dobrze pamiętam, nie zauważycie specjalnej różnicy. Jeśli zaś chodzi o aparat główny, to jest on prawie taki sam jak w Mi 11 flagowym, ale jednak nie taki sam. Jest oczywiście tak samo 108-megapikselowy, ale jednak jest to inny moduł. Ma on ciutkę mniejsze piksele, bo 0,7 mikrometra zamiast 0,8. Ktoś zauważył różnicę? Zauważycie za to, że aparat w Mi 11i nie ma optycznej stabilizacji, którą macie oczywiście w Mi 11 pełnym. To tak naprawdę dokuczy nam przy filmowaniu dynamicznych scen czy przy robieniu zdjęć w nocy. Oczywiście jest tryb nocny, który nam dopomoże przy fotografii po zmroku. No i są też bajeranckie efekty filmowe, które znamy już chociażby właśnie z Mi 11 czy Mi 11 Ultra. Także jeżeli chodzi o fotografię, to jest tu się czym pobawić i nie uważam, by ten model był drastycznie, znacząco słabszy od flagowego Mi 11, chociaż oczywiście nieco jest, głównie ze względu na brak OIS. Oczywiście szerzej na temat fotografii opowie Wam Jola w swojej recenzji. Przypominam, ukaże się ona za jakieś 2-3 tygodnie w serwisie mgsm.pl.
link na dole. A ja już spieszę powiedzieć Wam kilka słów na temat cen Mi 11i, no i siłą rzeczy porównam je z cenami Xiaomi Mi 11. A zatem Mi 11i z pamięcią 8 plus 128 kosztuje 2799, natomiast z pamięcią wewnętrzną 256 giga kosztuje 2999. W tym miejscu mały wtręcik na temat pamięci wewnętrznej, no niestety nie rozbudujecie, jak widać gniazdko obsługuje tylko dwie karty nano SIM. A teraz dla porównania szybciutko ceny flagowego Mi 11 to odpowiednio 3499 i 3699, czyli jak widzicie zauważalnie drożej. No i teraz pytanie, czy chcecie na przykład dopłacić za ekran o wyższej rozdzielczości, czy za optyczną stabilizację obrazu, czy za mniej brudzące się plecki telefonu. Wasz wybór, ale moim zdaniem Mi 11i zapowiada się całkiem fajnie. Także na koniec bardzo szybko, co mi się na pierwszy rzut oka podoba, co mi się nie podoba. Podoba mi się wygląd telefonu, ale nie to, jak bardzo się brudzi. Podobają mi się bardzo zdjęcia makro, ale i pozostałe aparaty również dają radę. Podoba mi się dosyć wysoka wydajność tego telefonu, ale nie podoba mi to, że jednak trochę się nagrzewa. Podobają mi się głośniki stereo, ale nie podoba mi się brak mini jacka. Podoba mi się wyświetlacz i wcale nie tęsknię za super wysoką rozdzielczością i super wysoką paletą barw, bo mamy tu odświeżanie 120 Hz, więc jest zupełnie ok i mamy AMOLED-a. I z kolei nie podoba mi się brak możliwości rozbudowy pamięci i brak tego super szybkiego ładowania, bo jest takie zwyczajne, ale też szybkie, więc w sumie nie jest źle. I na tym kończę moje krótkie spotkanie z Xiaomi Mi 11i i przypominam, recenzja w serwisie mgsm.pl za 2-3 tygodnie. Do zobaczenia, cześć!